Ładna pogoda, dobre warunki na drogach, ale też i rozwaga kierujących wpłynęły zdaniem policji na spokojny przebieg Dnia Wszystkich Świętych i całego długiego weekendu. Policjanci nie odnotowali poważniejszych zdarzeń. Jeśli chodzi o powiat ostrowiecki i sam Ostrowiec, to należy to podsumować, że było bardzo bezpiecznie. W sumie w ciągu 4 dni prowadzonych działań odnotowaliśmy 4 zdarzenia drogowe, z czego 3 zdarzenia to były zdarzenia ze zwierzętami leśnymi, które wpadały pod samochody. Do patrolowania dróg zadysponowano wzmożone siły policji. W efekcie działań na drogach funkcjonariusze ujawnili te najpoważniejsze grzechy kierujących. To zaowocowało dużą liczbą mandatów karnych, których kierowcy mogli uniknąć, zdejmując choćby nogę z gazu. Nie obyło się bez wykroczeń, ponieważ w ciągu 4 dni prowadzonych działań w sumie policjanci przeprowadzili 477 kontroli, a na 130 kierowców nałożono mandaty karne. Głównie były to mandaty za przekraczanie prędkości, rozmowy przez telefony komórkowe, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W ciągu 4 dni długiego weekendu na drogach całego kraju w 338 wypadkach drogowych zginęło 38 osób, a 410 zostało rannych. Policjanci ujawnili też aż 1300 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. W związku z wciąż dużą liczbą wypadków Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uruchomiło kampanię pod hasłem Zwolnij. To jak upadek z trzeciego piętra. Najczęściej oznacza śmierć. Mającą na celu wpłynąć na wyobraźnię kierujących, kierowca jechało 10 km na godzinę za szybko. Policjanci zachęcają też pieszych, aby we własnym zakresie zadbali o swoje bezpieczeństwo. Od kilku dni ten zmrok zapada bardzo szybko, więc tutaj znów my apelujemy do pieszych, aby na swoich ubraniach nosili jakiekolwiek elementy odblaskowe. Gdy jest ciemno, pieszy z elementem odblaskowym jest widoczny przez kierowcę z odległości około 150 metrów, natomiast bez takiego elementu odblaskowego widoczność spada do 20-30 metrów. Różnica w tej odległości czasem może spowodować, że pieszy uniknie potrącenia przez samochód. Podczas długiego weekendu doszło do mniejszej liczby zdarzeń niż przed rokiem. Nie znaczy to jednak, że kierowcy zaczęli jeździć ostrożniej. Niebezpieczny zakręt. I co robi kierowca? No wyprzedza. Nadal wielu uczestników ruchu drogowego za nic ma obowiązujące przepisy, co wyraźnie widać na tych nagraniach. Bezpiecznie na pewno było, natomiast czy jeździmy bezpiecznie? Chyba nie, ponieważ liczba 130 mandatów karnych świadczy o tym, że kierowcy popełniają wykroczenia. Do tej liczby należy dorzucić też liczbę 3 nietrzeźwych kierujących, których udało nam się w tym czasie zatrzymać. Z czego jeden był kierowcą motoroweru, a 2 kierowcami samochodów osobowych. Policja apeluje o rozwagę i uczula kierowców na warunki, jakie panują obecnie na drogach. Kierowcy w najbliższy sprawdzian będą mieć już w ten weekend, który również będzie o jeden dzień dłuższy.